Hej, ty! Jestem za... Kogo ja widzę? Też przyszłaś, popat... Nie miałam nic do roboty. Bradlock gdzieś zniknął, a po... Co tam u Morrisa? Przygotowuję się do przemowy. Lepiej niech powie... Udało mi się, teraz muszę tylko wrócić do... Czyli stoją za tym wywrot... Tropy wskazują na kogoś z... Nie wiem, czy zamachowiec robił to z polecenia jakiejś grupy, czy... Ale nie trafił, więc działał pod presją. Tego dowiemy się tylko kontynuując śledztwo. Mam nadzieję, że twój... Czekaj, widzisz? Drodzy obywatele Archolos, wasza obecność tu na tym placu jest miasto oparte na fundamentach gościnności wobec przybyszów i lojalności wobec... Przez długie lata nasz naród stawiał... Dziś stajemy naprzeciw kolei... Zanim to jednak nastąpi, wspólnym wysiłkiem straży... Gildii Kupieckiej atak na znanego i powszechnie ta obrzydliwa zbrodnia miała na celu zniszczyć obraz naszego bezpiecznego miasta. Ani ja, ani lud nie zlituj. Módl się do ino. Dzisiejszego dnia, aby chronić nasz dom, wszyscy obywatele mają obowiązek każde zachowanie mogące zagrozić integralności wyspy i... Możecie się rozejść! To się nazywa widowisko. Już od dłuższego czasu muszę przyznać, że w tym całym odrąbywaniu głowy... Aż za nie mówiłeś? Myślałam, że musimy opowiedzieć Volkerowi o całym zajściu. Wolisz spotkać się na miejscu, czy... Spotkajmy. Tylko nie każ tutaj zbyt... Co takiego? A niech to, zapomnij. Pocałuj. Nie, poczekaj. Po prostu niespodziewanie. Praca, którą się zajmuje, raczej nie przyciąga zbyt wielki. Opowiesz czym? Można powiedzieć, magowie nie uważają moich prac za coś oddającego prawdę. Jednak ja jestem dumny z badań, jak obecnie wielu moje prace traktuję jako ciekawe. Ale nie zniechęca mnie to. Dzięki zapiskom moje wysiłki nie... Potrzebujesz pomocy? Bardzo doceniam to pytanie, ale obawiam się... Ale mógłbyś zakupić moje dzieła, albo... Pohandl...
Jakże... Proszę, proszę. Wszyscy mają teraz ciężko. Czym? Nie rozumiem w ogóle, czym on się tak przyjmuje. Hej! Co tu robisz? Lubisz podchodzić do obcych ludzi i ich wypytywać? Jestem Marv. A ja Ilse. Mam nadzieję, że nie będzie... Niezły młot. Jest... Nie znoszę tego zwrotu. Ale tak, można tak powiedzieć. Podróż... Gdybym tylko wiedziała, że na tym Archolos jest... Cóż, przynajmniej wino... Widzę, że uzyskałeś... Oczywiście. Ludzie wiedzą, co dobre. A już każdy, kto próbuje choć na chwilę za... Na pewno nie jeden chciał cię zepchnąć z tronu, by samemu przejąć twój... Tak, zdarzały się incydenty. Były on... I jak to... Powiedziałbym ci, żebyś spróbował... Możemy jedynie przeczekać. Jak to znosisz? Słyszę o tym po raz pierwszy. Gdybym sama tego nie widziała. Jak leć? Niestety jest... A będzie jeszcze gorzej. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Hej, jestem zajęty. No, wynocha! Widzisz, no, to nie było takie trudne. Trudno mi w to uwierzyć. Widzisz, to nie było takie trudne.
ale czym on się tak przyjmuje? Każdemu jest ciężko. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Jak to opowiada takie rzeczy? Było dokładnie tak, jak mówisz. Ode mnie tego nie dostał. Naprawdę, sama widziałam. Ja bym tego nie zrobił. Mnie i tak nikt nie słucha. Lepiej by było, gdyby się przyjął. Nie rozumiem w ogóle, czemu on się tak przyjmuje. Słyszę o tym po raz pierwszy. Co innego? Zawsze to powtarzałam. Doszło do mnie to jego. Gdybym sama tego nie widziała. Szanse.
Nie wiem, czy można być tego pewnym. Chyba cię tu... Nazywam się Katrina i wraz z... Jeśli twoje mieszkanie wydaje się puste i chcesz je trochę Słyszałaś o jakim... Właściwie to tuż obok nas jest jeden, który... Wystarczy, że zejdziesz schodami w dół, zaraz po wyjściu ze sklepu i będziesz trzymał się lewej strony. Jego właściciel został zesłany do... W aktualnych czasach kupiec będzie musiał włożyć małą fortunę, by dostać ten dom dla siebie. Z drugiej strony poprzedni właściciel nie miał najlepszej opinii wśród tutejszych. Sama nie wie. Nie widzę, by Leon woli przesiadywać całymi dniami i grać w szachy albo prowadzić. Może to i lepiej, przynajmniej nie przeszkadza mi w... Mam dużo spraw na głowie. Niestety. Wszyscy wiedzą.
Ej, ty! Co tu robisz? Pomagam mojej mistrzyni, Suzanne. Chciałbym kiedyś tak do... na twoim miejscu... Twierdzisz, że... Jakby ci to po... Nie każdy tutaj... W mieście nie jest jeszcze tak źle. Ta. Co słychać w świecie złotników? Suzanne to kobieta z żelaznymi zasadami. Gdyby nie ona, dalej sz... Co słychać w świecie... Gdyby... Hej! Mam nadzieję, że sprawa, jaką do mnie masz... Masz całkiem ładny... A, dziękuję. Poprawdzie to moja brat. Facetowi z czasem się zmarł. Jesteś... Mistrzynią złotnictw. Marvin, chcesz czegoś? Co masz na... Sprzedażą zajmuje się jedy... Ja przyjmuję... Co masz na my... Biżuterię wykonaną z wysk... Widzę, że mam przed... Może chcesz przejrzeć moją ofertę? Aż kilka... Prawdziwa sztuka wymaga czat. Pokaż... Wybierz co ci... Co słychać? Prawdę mówią. Jest jeszcze srebro i klej. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Kiepska pogoda. Hej. Polityk? Co? Dlatego Warchoła nie wspieram sprawę starszą od nas wszystkich. Brzmi intrygu... Sprawa Ulryka. Archolos już dawno powinno odłączyć to. Robar wciągnął nas w wojnę z orkami. Co myślisz o Robarze? O tym nieudaczniku. Jego słowo już dawno przestało mnie... Dyktują mu, co ma robić, a on posłusznie wszystko wprowadza w życie. Chociażby ten pomysł z kolonią górniczą. Na to mógł wpaść tylko szalenie. Z tego, co słyszałem, do kolonii trafiają tylko ska... Po pierwsze, wojny nie wygrywa się tylko mocnym mieczem. Po drugie... Za niedługo skazańcem będzie mógł być każdy. Zsyłają tam za coraz drobniejsze przewinienia. Nie boisz się mówić o tym tak otwarcie? Ktoś musi. Poza tym jestem tutaj znany. Znany i bogaty. A ludziom mojego pokroju niełatwo zamknąć usta. Co myślisz o... Jego ekscelencja Ulryk, władca Wilczego Leża, jest potomkiem w linii prost... Poświęcam cały swój czas i siły, by przywrócić... Król wprowadza chore edykty i dekrety. Dopiero teraz ludzie zaczynają... Władze powinny jak najszybciej oddać kontrolę nad wyspą. Hej, młody! Wysłuchaj mnie do... O co chodzi? Muszę cię pobić. Co takiego?
Nie, to nie tak miało zabrzmieć. Tak w zasadzie to chodzi o... Chcesz pobić swojego szefa? Nie! To o co chodzi? Jakby ci to wyjaśnić? No, jakoś musi. Powiedzmy, że podsłuchałem. Twierdzi, że mieszkanie w Starym Mieście jest znacznie bezpieczne. Powiedział też, że wydawanie złota na ochroniarza potrzebuje kogoś, kto pomoże mi odegrać... Mam dać się pobić? Dokładnie tak. Oczywiście dostaniesz za swoje poświęcenie odpowiednio. To co dokładnie mam zrobić? Mój szef często przesiaduje na ławkach. Masz brzmieć groźnie. Tak, aby mój szef... I wtedy wkraczam ja. Pokonam cię. Umowa sto... Dobrze. Wyśmień! Jeżeli wszystko się uda, to jutro... Tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Co słychać? Absolutnie nic. Szczerze mówiąc... $100 gold. Okay. You have a receptionist, and so you can charge $100 for a bed. Chyba nie jesteś jednym z gości. Oczywiste. To przecież nic nowego. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Ludzie gadają o tym i o tamtym. To przecież nic nowego. Czym? Przecież nic nowego. Lepiej tego nie robić. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. To przecież oczywiste. Czemu nikt mnie nie słucha? Czemu dowiaduje się o tym dopiero teraz? O której wszyscy wiedzą. Każdemu jest ciężko. To było przecież jasne. Not much, really. Not much going on in the world, you know, at the moment. Tak dalej być nie może. Maybe later. Wreszcie jesteście, a już się za... Niedoszły zabójca martwy, a tłum podzielony. Obywatele górnego miasta... Morris wygłaszał te swoje przemowy pełne wielkich słów i grożenia palcem, ale... Dobrze, jeden czas dorwa... Jak już pewnie wiesz, w naszym mieście funkcjonuje grupa... Mają przeróżne metody.
Nie zdziwiłbym się, tak naprawdę jednak nikt nie będzie mógł spać. Udało wam się trafić na coś, co pomoże wam. Podczas śledztwa dowiedziałem się, że bełt, który okazał... Z wilczego? Ivy, weź ze sobą Marvina i jak najszybciej chcę dorwać tych wywrotowców. I to jeszcze przed przybyciem królewskiego wysłannika. Mogą wykorzystać związane z nim zamieszanie do pod... Macie mi się tu nie pokazywać bez imion. Albo najlepiej, gdy tylko ukrócimy ich dział. Kto wie, może obie te sprawy... Wygląda na to, że czeka nas mała wycieczka. Dobrze. Przed wyruszeniem w drogę chciałabym załatwić jeszcze... Kto wie, ile czasu spędzimy w Wilczym Leżu. Z tych... Hej, ty! Słucham cię uważnie. Wszystko jest możliwe. Wiedziałem, że pojawią się problemy. Czemu nikt mnie nie słucha? Co słychać? Dzięki kontaktom, jakie dla mnie za... Pohandluj. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Trudno mi w to uwierzyć. Tak dalej być nie może. Hej! Jak idzie praca? Pewnie o tym nie wiesz, ale kaligra tego, żebyś został... Hej, zabierz kopalnik, ale rzeczywiście. Zatrzymaj się. O co chodzi? Chciałem ci się tylko... Nie spodziewaliśmy się kolejnej wizyty gildii kupieckiej. Jeśli przynosisz ważne wiadomości... Tak mi się...
Cholera! Coś... Gildia Araxos? Ile razy mam powtarzać, że... Co cię tak złości? Jeszcze się pytasz? Z której nory wylazłeś, że się nie orientujesz? Funkcjonujemy dzięki pieniądzom króla. Jak w każdym interesie napędzanym państw... Ludzi trzeba karmić. Zapewnić im... Golemy? No, wielkie kamienne bloki. Nie... Problem w tym, że jeśli je źle przyzwiesz, to cię nie słuchają. I najpierw zabijają połowę załogi. Ile jest tych golemów? 4. Niby niedużo, ale jak cię taki walnie, to nie ma co zbierać. Gońca Araxos? Zgadza się, przylazł tu jeden z was i chciał sprzedawać towary chłopakom. Szczególnie nie... No, ale w obecnej sytuacji wasz szef żąda wyjaśnień, a nie... Na wszelki wypadek zakazuje górnikom rozmawiać z obcymi, bo jakby tamtego mieli gdzie... Nie dostaliście żadnego wsparcia? A gdzie tam? Roderich jest zbyt zajęty podlizywaniem się bogaczom, żeby ciągle mógł wieść swoje wygody. W każdym razie, jeśli nie przyszedłeś tutaj tylko po to, żeby... Dochody z kopalni lecą na łeb, na szyję, bo ludzie mogą pracować tylko na zewnątrz. Chodzące kamienie... Masz okazję udowodnić, że renoma najemników Araxos nie... Dobrze ci zapłacę. Zajmę się. To rozumiem. Tylko pamiętaj, że nie mamy ochoty... Cholera, co się dzieje? Trudno mi w to uwierzyć. Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Lepiej zostawię to w spokoju. Daj spokój spracowanemu górnikowi! Dlaczego wszyscy jesteście tacy spięci? A szkoda ga... To chyba samoce. Jak sobie chcesz! Widzisz, strażnicy krótko nas trzymają. Z tego względu każdy kontakt górnika z kimś obcym... Czym jest surowa kara? Baty albo ograniczenie racji żywności. Poszliście z tym do szefa kopalni? Do Lewko, ten facet właśnie dlatego jest szefem, bo najbardziej ze wszystkich... Ale będąc całkowicie szczerym, to kiedyś ktoś mu się poskarży. W takim razie... Jestem już stary. Za chwilę na baty też się już uodporniłem. Nie mówiąc już o tym, że doświadczony... W czym strażnicy nie są dobrzy? Chociażby w szukaniu naszych towarzyszy. Dlaczego waszych towarzyszy? No pomyśl, zaginę. Jednego dnia wszystko było w porządku, a następnego albo wie i nie chce powiedzieć. Mogę porozmawiać. Naprawdę chcesz to zrobić? Byłbym ci bardzo wdzięczny. Brzmi nie... Prawda? Tylko zapytaj tego pan... Wolę wiedzieć, czy może mnie spotkać co... Zapytam. I przy okazji porozmawiam z nim o traktowaniu was przez strażników. Nie jest... Ta, powodzenia! Tobie może... Możemy jedynie przeczekać. Taka sama. Tu nic nie mogę na to powiedzieć. Nie mój problem. Są na to duże szanse. Ciężko. Bardzo prawdopodobne. Nic się w tej sprawie nie zmieni. Czy coś się w końcu zmieni? To wszystko tylko plotki. Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. To przecież nic nowego. To rzeczywiście prawda. To naprawdę nie mój problem. Jak cicho teraz. Chwila! O bogowie! Stój! Nikt...
Cholera! Dlaczego tak źle traktujecie górników? A co cię to in... Pracownik źle traktowany jest mniej produktywny, a... Kieruję tą kopalnią od dawna i nie będę Nie jest mi smutno. Chodzi mi o zwiększenie zysku. A co ci obchodzi król... Gildie zawsze interesują Nie, nic byście nie mogli, pijawki. Tylko byście uczciwi... Jestem pewien, że władze wyspy są dostatecznie... Masz jeszcze jakieś wątpliwości? A co z zaginięciem dwóch twoich ludzi? Skąd o tym wiesz? To nie jest ważne. Ważne, co w tej sprawie... Zrobiłem, co mogłem. Przeszukaliśmy wszystkie korytarze i niczego... Ci górnicy pewnie wyleźli za palisadę się odlać i dopadły ich wilki. Albo inne dzikie... Górnicy woleliby mieć pewność. Boję się, że... Jak nie będą wychodzić poza wyznaczony teren, teraz spadaj! Tak mi się właśnie wydawało. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Trzeba uważać, co się komu mówi. Naprawdę nie mój problem. Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Ludzie gadają o tym i o tamtym. Znowu jedna z tych przeklętych bestii. A! Jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony! Widzisz, to nie było takie trudne! I deal with those golems.
Odłóż broń! Odłóż broń! Widzisz, to nie było takie trudne. Odłóż broń! Odłóż broń! Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Get him, boys! Tyle na ten temat. Good job. Oh, it takes time to lead the people. Niczego tu nie znajdę.
Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Nie, ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Już nie mogę tego słuchać. To było przecież jasne. To bardzo prawdopodobne. Nic nie mogę na to poradzić. Powinien być mądrzejszy. Możemy jedynie przeczekać. To bardzo prawdopodobne. Ludzie gadają o tym i o tamtym. Przynajmniej jest spokój. Hej! Pozbyłem się golemu. Serio? Całkiem nieźle. Masz trochę złota w nagrodę. I weź też to. Nie mam zamiaru Przynajmniej jest spokój. To naprawdę nie mój problem. Czemu nikt mnie nie słucha? To naprawdę nie mój problem. Z tego będzie jeszcze więcej głosów. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. To mnie wcale nie dziwi. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Powinien być mądrzejszy. Tak mi się właśnie wydawało. Sam bym cholera! Nie wpadł. Ludzie Lewko nie szukają już zaginionych. Wspaniale! Mogłem się tego Według niego, Res i Ogis musieli wyjść poza palisadę, gdzie w leś... Oczywiście, najlepiej coś sobie wmówić, zamiast ruszyć dupę i Owszem, według słów Lewko, strażnicy cały... Nie, dziękuję, że przynajmniej z nim porozmawiałeś. Ja tu jakoś sobie... A jakbym zbadał tę sprawę? Co? Chcesz ich... Czemu nie? Porozglądam się za nimi, a ty w zamian Człowieku, jeśli rozwykłasz te Brzmi nieźle. No... Cóż, niewiele. Nigdy nie trzymałem się z nimi. Kto się trzymał z Ogisem? Neral. Facet od zawsze jest wyjątkowo nerwowy. Nawet jak na... To już moje zmartwienie. Nie masz zbyt dużego pola manewru. Z kim często gadał Res? Refir. Niezłe z niego ziółko, trzeba przyznać. Gdzie najłatwiej? Pewnie w głównej sieci korytarzy, tylko uważaj, że... Porozmawiaj. Może będą wiedzieć coś, dzięki czemu dam radę z... Nie kracz, chociaż po... Dobra, nie traćmy... To było wiadomo od dawna. Nic mnie już nie dziwi. Cholera. Człowieku, o... Chcę porozmawiać o... Co? A dla... Malen boi się, że może go spotkać podobny los, więc chce znaleźć zaginionych. Ty podobno... Słuchaj... Też chcę wiedzieć, co się stało, ale jak będę z tobą rozmawiał, to dałbyś coś na uśmierzenie bólu? Jakąś mi... Masz. To powinno pomóc. Świetnie! Dobra, powiem ci szybko, co wiem. Ogis przed zaginięciem był bardzo zadowolony z siebie. Najdziwniejsze było to, że wyjątkowo... Powiedział, dlaczego jest taki... Mówił o jakiejś robótce na boku, ale nie... Dobra, więcej nie. Naprawdę w to wierzysz? Kole... Chcę porozmawiać o Rezie. Naprawdę? Co gildia ma do Riza? Nic. Może jeszcze mi powiesz, że robisz to ze zwykłej dobroci serca? Nie. Umówiłem się z Malenem, że dostanę w zamian trochę tutejszej... I teraz ci wierzę. Ludzie Lewko są tak... Cholera by ich wzięła. Jak niby mam obyś był o wiele przydatniejszy od nich. Co chcesz wiedzieć? Kiedy Res zniknął? Nie pamiętam dokładnie, ale tydzień już będzie. To... Dlaczego? Riz mnie obudził i zaczął coś mówić. Byłem rozespany, więc nie zrozumiałem wszystkiego. Nie wiem, co to, ale wygląda jak główka od klucza. Riz prosił, żebym przechował... Czy Res miał... Tak, można tak powiedzieć. Niedługo przed... Nikt nie wie, o co chodziło. Riz miał raczej typową relację ze strażnikiem. Baty jak najbardziej. Ale... Czy Res zachowywał... Nie, nie zauważyłem niczego niezwykłego.
Tak jak zawsze, nie wiem, jak prosty górnik ma w krótkim czasie stać się bogaty. Spróbuję. Dzięki, stary. Może ci się przyda do rozwiązania tej sprawy. Kto wie? A, no, nie wiadomo, co mu przyjdzie do głowy. Nie bój nic. Pokaż tym nierobom w mundurach, jak... Poczekajmy, co z tego wyniknie. Czemu nikt mnie nie słucha? Cholera! Co się dzieje? Nie zasłużył na coś takiego. Dlaczego pobiłeś Reza? Słucham? Dowiedziałem się, że jakiś czas temu pobiłeś Reza. A co ty tam wiesz? Poza tym, dlaczego interesujesz się sprawami... Wy tu chyba wszyscy powinniście coś wziąć na uspokojenie. Czyli nic mi nie... A co miałem robić w sprawie zaginięcia, skoro Lewko kazał się tym zajmować? I w ogóle daj mi spokój! Czego u diabła